Piąta i ostatnia filiżanka i butelka wody właśnie dotarły do studia, ale jest też gość, książę Jan Żyliński. Właśnie mam problem, czy mam się do pana zwracać książę, per książę, czy po prostu panie Janie? Ja myślę, że lepiej panie Janie. Ostatecznie jest demokracja i XXI wiek, a nie średniowieczny. To proszę mówić do tego mikrofonu, w takim razie będzie pana lepiej słychać. No, zdecydowanie. No dobra, to zaczniemy może od pozytywnego wątku, bo dostałem dzisiaj informację, że już jest pierwszy Brytyjczyk, który na pewno odda na pana głos. Oj, ich jest sporo. Ale ten jest taki oficjalny. Zapowiedział to na Facebooku. Mało tego, to Brytyjczyk, który jest doskonale znany w polskiej społeczności. Szkoda tylko, że mieszka w Polsce. Kevin Easton. Może specjalnie przyjedzie na strażak. Polski strażak numer jeden, który dzisiaj napisał do mnie na Facebooku, że ma pan jego głos i proszę pozdrowić Jana Żylińskiego od niego. Dziękuję pozdrawiam. Bardzo. Ja jego również. Ciekaw jestem, ilu Brytyjczyków pójdzie śladem Kevina. Proszę pana, mnie specjalnie to nie interesuje. Mnie nie zależy na tym. Oczywiście chcę, żeby... No człowieka, który walczy o fotel burmistrza Londynu, to musi to interesować. Nie, nie. Powiem dlaczego nie. Bo przybyszów do Londynu z Europy w tym mieście jest ponad 2 miliony. Żeby wygrać wybory, wystarczy mieć milion głosów. Jest poza tym 40% tego miasta, które jest urodzone za granicą. Są ludzie tacy jak ja już tutaj od dwóch pokoleń. Są Anglicy, którzy mają żony Polki na przykład. Poznałem jednego takiego policjanta londyńskiego. Chodził pod jedną z ambasad z pistoletem maszynowym. Zagadałem go, bo bardzo wspieram policję. I powiedział mi, że kocha Polskę i Polaków. Dlaczego? Bo ma żonę Polkę. I oczywiście, że będzie na mnie głosował. Się okazuje, że Brytyjczycy bardzo lubią Polskę, bardzo lubią Polaków, tylko dlaczego chcą, żeby Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej? To jest inny temat, ale o Londynie powiem, że to już nie jest angielskie miasto. To jest miasto, które należy do obcokrajowców, którzy kochają ten kraj, integrują się cudownie, tak jak my Polacy. My jesteśmy bardziej patriotyczni w stosunku do tego kraju, do Wielkiej Brytanii, niż większość Anglików. To nawet. Zaskakujące. Tak jest, kochamy ten kraj i chcemy, żeby oni nas pokochali. Ja zrozumiałem, że jedyny sposób, żeby to zrobić, to iść mocno w media, tak jak to zrobiłem w zeszłym roku, jak wyzwałem Pola Kożerce Farage'a na pojedynek. I teraz właśnie który niestety się nie odbył. Bardzo się cieszę, ja jestem pacyfistą, ja nawet pająków nie zabiję. Ale przecież wiemy, że nie chodziło o to, aby walczyć szablą, ale żeby walczyć argumentami. Zdezerterował. Zdezerterował, tak. A media to oczywiście podchwyciły, wszystkie zauważyły, że on zastosował unik, a najlepsze było to, że w Warszawie udzieliłem wywiadu w Gazecie Wyborczej, na dwie strony był wywiad i ostatnie moje słowa były: jego dni są policzone, ja już zadbam o to, i następnego dnia się podał do dymisji. To prawda, po trzech dniach zmienił zdanie, ale on zmienił ja zdanie, nie jestem Weryny też... chorą, ale mi się udało coś przepowiedzieć całkiem fajnie. Załatwiłem gościa. To idąc dalej tym tropem, to jak pan przewiduje wynik wyborów? Bo na razie w sondażach pojawiają się dwa nazwiska. I jedno z nich też nie jest angielskie, prawda? To, ani jedno, ani drugie nie jest angielskie. No właściwie ani jedno, ani jest Żydem, ani drugi muzułmaninem. Ani jedno, ani drugie. To też pokazuje, jak multikulturowym miastem Londyn jest. No i czy tam jest miejsce na Polaka właśnie? Przede wszystkim, bo jak stale mówię w mediach brytyjskich, a w zeszłym tygodniu był wywiad ze mną na dwie strony w wieczornej gazecie londyńskiej, London Evening Standard, jedna jedyna w Londynie. Ja reprezentuję ludzi, którzy normalnie nie mają głosu w tym mieście. Nie tylko Polaków, przede wszystkim Polaków oczywiście, bo sam jestem Polakiem. Jest to mój tak zwany żelazny elektorat. To dlatego tak często w wypowiedziach mówi pan my, oni? Dlatego, że to poczucie polskości jest tak mocne? Tak.
Tak, ja jestem Polakiem. Tutaj się urodziłem, płynnie mówię po angielsku, nie chcę mieszkać w Polsce, ale jestem Polakiem. Polska ma swoje imperium zagraniczne. Między jednym i stolicą tego polskiego imperium Wielkiej Brytanii to jest Londyn, a przede wszystkim dzielnica Ealing, gdzie jest tylu Polaków. I oni nie mają głosu. Więc jak w zeszłym roku wyzwałem Farage'a na pojedynek, była taka, podeszła do mnie taka kobieta i powiedziała: panie Janku, pan mówi to, co my czujemy i myślimy, ale boimy się powiedzieć. Ja Anglików się nie boję, bo ja się tu urodziłem i nie mam tych kompleksów, które niektórzy mają. Jestem gotów z nimi iść na wojnę. Wojnę pokojową. Chodzi o dialog i miłość. Czyli to jest tak jak kłótnia w rodzinie. Czyli z tego wynika, tak naprawdę raczej podłoże to jest miłość, ale czasami trzeba ostro powiedzieć. Z tego, co ja pan mówi, ostro mówię. To wynika, że tak naprawdę kompleksy mają ci, którzy atakują imigrantów. Kochany panie, moja dziewczyna jest psychologiem i ona panu potwierdzi, że wszyscy mają kompleksy, każdy człowiek właściwie ma kompleks. Jakiś tam każdy ma. Brytyjczycy mają kompleks imperialny, więc żeby to uzasadnić, po pierwsze powiem, że w swoim czasie mieli imperium i rządzili połową świata, a po drugie są narody tutaj w Anglii, mam na myśli przede wszystkim Szkotów, Walijczyków i Irlandczyków, którzy byli poddanymi Wielkiej Brytanii, czyli de facto Anglii. I oni, ich stosunek do Polaków w Edynburgu, w Glasgowie, w Dublinie jest stokrotnie lepszy niż stosunek Anglików do nas. Anglicy zapomnieli o naszym wkładzie w rozwój tego kraju. I moja misja jest im tak mocno mówić i wziąć ich za wszarz, żeby zrozumieli, jacy my wspaniali jesteśmy, że jesteśmy klejnotem w koronie królowej i żadnych dyskusji tutaj, proszę. Myśmy uratowali ten kraj, nasi polscy piloci, w bitwie o Wielką Brytanię. Tak nawet lordowie brytyjscy mówią, którzy byli pilotami w czasie tej bitwy. No okay, nasi tylko piloci zestrzeliwali 4 razy tyle samolotów nieprzyjaciela, co przeciętny brytyjski pilot. Polscy myśmy piloci absolutnie byli tak bardzo skuteczni. I teraz też ratujemy do Niemców, tylko pytanie, teraz też czy ratujemy. Tylko pytanie, i oni czy to muszą zrozumieć. Pytanie, czy takie właśnie wyciąganie z historii tych faktów, które generalnie chyba są dobrze znane Brytyjczykom, nie, również. Nie, nie, czy nie to dotarło. Jest amunicja, która może panu pomóc? Oczywiście, oczywiście, bo to jest dowód naszego zaangażowania w ten kraj. Myśmy uratowali ten kraj wtedy i teraz ratujemy też. Czyli jednak Brytyjczycy są sentymentalni. Nie, nie są sentymentalni, dopóki nie mają właściwej informacji, która z różnych powodów została stłumiona propagandą i kłamstwami przez ostatnie 70 lat. Dopiero w zeszłym tygodniu ukazały się artykuły w prasie, na pół strony w Timesie i w Telegrafie. Pół strony, to jest dużo, że to jednak nie Brytyjczycy rozszyfrowali enigmę, tylko Polacy to zrobili i im dali w prezencie tą enigmę razem ze sposobem rozwiązania tego. To jest sensacja dla Anglików. Oni po prostu o tym nie wiedzą. To znaczy historycy, wojskowości wiedzą, różni ludzie, jednostki, ale ogół nie wie i to im umożliwia wtrwanie w swoim kompleksu wyższości, który jest podłożem tego referendum teraz na temat Europy. Anglia dalej się uważa za wielkiego pana i władcę tego świata i z żadnymi jakimiś Europejczykami nie chce się zadawać. A ja mówię, że Anglia by dawno temu już zginęła bez ludzi z zagranicy. Czy tak jak przecież to miasto by stanęło bez nas. Czy tak jak Polacy dali Brytyjczykom właśnie enigmę, pan też chce dać Brytyjczykom, Londyńczykom przede wszystkim, jakieś inne spojrzenie na to, w jaki sposób można zarządzać Londynem? Tak, tu chodzi o to, żeby naprawdę zaakceptowali nas, pokochali nas, zrozumieli, że ten miasto to jest wspólnota różnych nacji. Imperium Brytyjskie składało się w swoim czasie ze 100 narodów. No i nad nim nigdy słońce nie zachodziło. I
i teraz mamy ekwiwalent współczesny w Londynie, bo jest ponad 100 nacji tutaj i my jesteśmy zaliczani do tej największej grupy. Przecież polski język jest drugim językiem w tej chwili na tych wyspach. I to jak właśnie sięgamy po władzę, idziemy po władzę, która się nam należy. Przekuć teraz na zwycięstwo. No bo Polacy generalnie słyną z tego, że sztandary lubią nosić, ale jak idzie do wybory, to niechętnie chcemy w nich uczestniczyć. Jak Polaków namówić do tego, żeby się rejestrowali na listach elekcyjnych? Jak namówić do tego, żeby w końcu poszli do urn? Okay. Powiem tak. W tej chwili jest jakieś 120 tysięcy Polaków na listach wyborczych w Londynie. To jest dużo. Tak? Na listach wyborczych w sensie, że mają prawo do głosowania? Każdy Polak ma prawo do głosu. Absolutnie, w wyborach lokalnych. I powtórzę to, żeby każdy nasz słuchacz o tym wiedział. Każdy obywatel Polski, nawet jeśli dopiero wczoraj przyjechał, ma prawo głosu w wyborach lokalnych w tym kraju. Ale musi najpierw spełnić pewną formalność. Każdy słuchaczy dzisiaj może się zarejestrować i może powalczyć w ten sposób o godność Polaków w tym mieście. Uważa pan, że... Wrócę, bo zadał pan pytanie na temat kampanii. Kampania wyborcza to jest przeważnie wielki szum i w mediach, i zebrania, spotkania, i konflikty, i kontrowersje, i tak dalej. I jeśli chodzi o moją kampanię, to się nie zaczęło jeszcze, tak? Dlatego, że przez ostatnie pół roku, od czasu, kiedy ogłosiłem, że będę startował w wyborach, trzeba było stworzyć sztab, biuro, sieć ludzi współpracujących, dogadać się z wszystkimi polskimi mediami w Londynie oraz z angielskimi mediami, znaleźć agencję PR-ową, która wylansuje mnie w brytyjskich mediach. Milion rzeczy trzeba zrobić. I rezultaty tego są bardzo konkretne, ale niewidoczne. To są jak fundamenty domu. Wszystko jest pod ziemią i niewidoczne i powinno być niewidoczne. Więc dopiero teraz, tak jak ten odrzutowiec Boeing... Nie no, już idźmy dalej, Concorde. Concorde, o proszę bardzo, który długo się szykuje do tego lotu. Nareszcie jesteśmy na pasie startowym. Uh-huh. I zaczyna się, tak jak z tym odrzutowcem, z tym Concordem, zaczyna 5 km na godzinę, 7, 8, 9, 10. Więc już zaczęła się kampania medialna w prasie brytyjskiej. Pierwszy strzał w dziesiątkę. Tego jeszcze nie było, zwłaszcza dla kandydata niezależnego, którym jestem, bo jestem niezrzeszony z którąkolwiek z tych dwóch wielkich, dominujących partii. Żeby uzyskać dwie strony, w Evening Standard to jest rekordowe osiągnięcie i cały Londyn o tym czytał. Miliony Anglików, Polaków, Rumunów czytało o tym i wiedzą, kim jestem. Teraz się szykuje dużo rzeczy w telewizji i w radiu brytyjskim. Byłem już w LBC, w radiu londyńskim, byłem w Guardianie, więc powoli zaczynam. W Guardianie to chyba w pana macierzystej redakcji. Tak, 40 lat temu już ją podbiłem. Trochę się chyba pozmieniało tam. Ta, widzę, że pan jest dobrze przygotowany do tej rozmowy. Ma pan dużo background informacji. Śledzę pana postać już od dłuższego czasu, a podejmując decyzję o skreśleniu jakiegoś kandydata na tej liście elekcyjnej, muszę wiedzieć, na kogo będę głosować. Słusznie, tak. Więc zachęcam też moich słuchaczki do tego, aby sprawdzili listę tych, którzy biją się o fotel burmistrza Londynu, żeby poznali dokładnie te osoby, no bo trzeba wiedzieć, na kogo się głosuje. Jak byłem w radiu LBC, londyńskie radio, to dziennikarka mi zadała pytanie, dlaczego jak gdyby osobną partię, osobny kandydat dla ludzi z zagranicy? Ja powiedziałem, bo istniejące partie nas nie reprezentują. Żaden Polak nie czuje, że czy to konserwatyści, czy laborzyści mają coś nam do powiedzenia, do zaoferowania. Więc jest te parę milionów ludzi w tym mieście bez głosu. I
zaczynamy właśnie teraz działać. Mam 2,5 miesiąca, prawie 3 miesiące do dnia wyborów. I tak jak ten odrzutowiec, po prostu to powolusieńku w tej chwili nabiera rozpędu. Ja jako biznesmen przez wiele lat miałem firmę i dalej mam budowlaną i wiem, że wszystko się buduje cegła po cegiełce, a fundamenty z początku są niewidoczne i powinny być niewidoczne. Więc opowiem, co zaczęliśmy robić, bo to są strasznie fajne rzeczy. W zeszłą sobotę w pałacu, który wybudowałem w Londynie, polski pałac w stylu stanisławowskim, tak jak łazienki królewskie w Warszawie. Dumnie nazwany White House. Nazwany White House, który jest najsławniejszym budynkiem mieszkalnym w Londynie. To Anglicy nawet tak mówią. No, może oprócz pałacu Buckingham. Mieszkalnym. Ale tam też mieszka królowa. Istotnie, okej. Ale zresztą mój pałac, który jest właśnie podobny do łazienek królewskich, bardzo często odgrywa rolę w sesjach zdjęciowych i filmowaniu, odgrywa rolę wnętrz pałacu Buckingham. I śmiem twierdzić, że mój pałac jest nawet lepszy, bo w nim jest gust europejski, a nie zaściankowy brytyjski. Ale do czego zmierzam? Strasznie fajna rzecz się odbyła w zeszłą niedzielę, przepraszam, nie sobotę. O 5 po południu przyjechało 100 osób do mnie pod przewodnictwem jegomościa, bardzo sympatycznego, który mnie bardzo wspiera. Nazywa się on Andrzej Wasielewski i on ma firmę polską, budowlaną na Wembley i Harrow. Zatrudnia kilkaset Polaków. I była to pierwsza wyprawa do Białego Domu na zwiedzanie firmy polskiej, których jest bardzo dużo w Londynie. I więc stoją na ogrodzie co najmniej 100 osób i widzą ten dom, już był półmrok, więc nastawiliśmy reflektory, więc robią zdjęcia. Tam kierowniczka domu im tłumaczy historię, genezę tego domu, że babcia miała w Polsce pałac, komuniści go spalili, ja jako 7-latek tutaj w Londynie obiecałem jej, że odbuduję jej pałac. Tego typu rzeczy. Nie będę rozwodnił się pod tym względem, bo dużo osób już zna tą historię. No i potem ich wprowadza do środka. Stale robią zdjęcia na lewo i na prawo. Tu sala balowa, tu jadalnia, tu hole, jakieś klatki schodowe, różne komnaty. Wszystko w stylu klasycystycznym. Klasycyzm, pełny klasycyzm. Jak to, tam nie ma nic z XX czy XXI wieku. Wszystkie meble są pozłacane. Jedyny złoty fortepian w całej Europie. No jest to unikalne pomieszczenie. I bardzo się cieszę, że właśnie nareszcie mogliśmy zacząć te oficjalne zwiedzanie domu przez firmy polskie. No i Andrzej Wasilewski, właściciel firmy, mnie przedstawił, jak wszedłem na salę balową. Wszyscy byli brawo, mnie wręcz łzy stanęły w oczach, bo poczułem falę miłości od tych ludzi. Falę miłości. I ja się ich potem pytałem, dlaczego taki macie fajny, ciepły stosunek do mnie? I powiedzieli to, co już wielokrotnie się ukazało w sieci, że uważają mnie za pierwszą osobę, która stanęła w obronie Polaków tu na Wyspach. To jest wielki zaszczyt. Nie przypuszczałem, że będę miał taki efekt, te moje wyzwanie na pojedynek Farage'a. I po raz pierwszy w życiu dostałem bukiet róż od kobiety. Dużo innych prezentów, przede wszystkim najprzeróżniejsze wódki i nalewki. Czyli tak po polsku. Tak bardzo po polsku. Czyli należy spodziewać się, że w ciągu kampanii przedwyborczej u pana w domu pojawi się bardzo wielu gości. Więc co chcę zrobić, bo wiem, że Polacy bardzo entuzjastycznie słuchają PRL-u. Co chcę powiedzieć? Była właśnie ta pierwsza wycieczka firmowa. Za 2 tygodnie jest następna. Zapraszam wszystkie polskie firmy w Londynie, a zwłaszcza te duże, żeby skontaktowały się z nami i zrobimy dla was specjalne spotkanie w pałacu, włącznie ze zwiedzaniem, z poczęstunkiem i ze mną. I co ma miejsce po mojej pogadance, to zawsze jest to, że jest kolejka ludzi do mnie i chcą robić sobie zdjęcie ze mną i z szablą. Więc
dwie godziny po swoim przemówieniu dalej jestem na nogach. To dzięki tej kampanii. I 100 zdjęć zostało. Dzięki tej kampanii nazwisko Żeliński będzie synonimem szabli. Takiej ułańskiej szabli. Na koniec jeszcze, bo już czas nam ucieka. Chcę zapytać pana o polskie sprawy. Wiem, że jest pan doskonale zorientowany w polskiej polityce. Ostatnie wydarzenia z aktami TW Bolek. Pan jest znanym antykomunistą, co jest absolutnie zrozumiałe. Uważa pan, że takie grzebanie w historii Wałęsy to rzecz, którą należy robić, czy jest on już tak mocno osadzony w historii nie tylko Polski, ale Europy, że tego pomnika nie warto ruszać? Ja uważam tak, że ja się po pierwsze nie wypowiadam na temat polityki polskiej, bo to jest najlepszy sposób, żeby sobie zrobić wrogów, a ja muszę sobie zjednać sympatyków. To nie tylko jest mój osobisty interes i interes sprawy, którą reprezentuję tu na Wyspach, ale przede wszystkim uważam, że ta wojna polsko-polska musi się skończyć i nie wiem, jak to zrobić. Jedno jest pewne, ja w niej nie będę brał udziału. Ja jestem historykiem z wykształcenia, mam swoje poglądy na wszystko. Wiem, że wszystkie sprawy są bardzo skomplikowane i czasami prawda dopiero wypływa po 100 latach. Co mnie bardziej interesuje, to są dwie dziewczyny, z którymi, które spotykam 4 razy tygodniowo, bo codziennie wychodzę rano na śniadanie do Starbucksa w Londynie i one też tam przychodzą na kawę i chcę je wymienić z imienia. Ania cudowna i Angelina. I one właśnie dziś, w ten weekend zaczynają naszą kolejną akcję, mianowicie w koszulkach z moim wizerunkiem i tak dalej, z szablą. Będą rozdawać ulotki i rozmawiać z potencjalnymi wyborcami. I jest to początek akcji na Ealingu, która mam nadzieję, że się rozszerzy na cały Londyn. O Wałęsie nie będziemy mówić. Dziewczyny mają zakaz mówienia o Wałęsie. Tylko o Żelińskim i o Polakach. Historyk, dziennikarz, biznesmen, ale przede wszystkim teraz kandydat na burmistrza Londynu. Jan Żeliński był gościem misji specjalnej Radia PRL. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję.